Witajcie w Wiedźminie 2. Zapraszam na kolejny odcinek i to jest druga próba uruchomienia. Druga próba uruchomienia tego w ogóle. Znaczy tej gry. Tego czegoś. Kurczę, Wiedźmin 2 czasami zachowuje się tak, jakby nie był grą, tylko czymś. Jakąś słabą czymś. Dosłownie nie grą. Oceńcie, skomentujcie film i zapraszam na odcinek. No i biegniemy do królobójców. No. Będzie ciekawe całkiem. Ponieważ na kamerce mi się nagrywa już 15 minut, a odcinek trwa od 30 sekund, więc... 15 minut 30 sekund, a tutaj jest 30 sekund, więc 15 minut w poślizgu. Tyle czasu czekałem, aż mi się Wiedźmin 2 uruchomi, potem stwierdziłem, że wyłączam nagrywanie, ale te 4 uruchamiam ponownie. I się okazało chyba, że z tego nawet co wiem, że to Steam tak lagował w ogóle dysk, bo słyszałem, jak dysk się męczy, żeby uruchomić w ogóle tego Wiedźmina i tak go nie uruchomił, więc... Przykra przykrość, gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. I mamy... Ojej, mało mamy miejsca. Where the hell? Aha. Czy to jest wyśmienity? Tak, wyśmienity. Wyśmienity wedymiński miecz srebrny. No, come on. Dobra. I biegniemy dalej. Pióra harpy jak najbardziej, bo się na mieczyk przydadzą na koniec gry. Oż ty gnoju! Jeps! I po nich! Bęk, 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 bęk i bęk. Dobra. Gdzie są szczątki? Tu są szczątki, tak. Kloc drewna. Nie no, fajnie, kloc drewna, super. Ja chciałem tylko harpie. Harpie, że tak powiem, zlutować. Podnieść lód, podnieść kurcze rzeczy, które z nich wypadły. Upiorna mgła. I tutaj będą akurat ciekawe rzeczy, popatrzcie. Bo... O, słyszycie? Znów medalion. I słyszycie? Coś tam chodzi. Shilla de Tankerville tutaj była, więc to pewnie coś związanego z magią, prawda? A jakże? Gargulec! Siemano, kolano! Ty gnoju! To jest walka z gargulcami, kurczę, w Wiedźminie 2. O, właśnie. No. To jest, moim zdaniem to jest zbyt OP, bo nawet ardem nie można ich wybić z rytmu i tak sparują cios. A jak są wybici z rytmu ardem, to nie powinni móc tego ciosu sparować. Proste. Medalion drży. Po plecach gnoja jeszcze. Dobra. Jest git. Tylko tam za drzwiami jest coś jeszcze gorszego. Jest moja tam za drzwiami jest moja zmora z Wiedźmina 2, jeśli chodzi o potwory, więc... Dobrze, że już pasek adrenaliny jest naładowany. Bo inaczej byłoby naprawdę ciężko. O właśnie, golem. O crap, holy crap. Tu. I szarże włączy. Ty gnoju. Dobrze, dobra szarża. I po tobie. Geralt. Serit. Shilla wiedziała. Chcę zniszczyć dowody. Jakie dowody? Nie chcieliśmy cię zostawić. O czym ty mówisz? Prawie się udało. Pomyśl tylko. Dziki Gon. Mogliśmy uwolnić świat od widma wojny.
retrospekcja. Będzie ciekawe. 13 września 1269 wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269 Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach Armusz. Antikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. No, tak się to prezentuje. Wspomnienia Geralta. Zapiski Serita. To sobie tutaj przeczytajcie. Tutaj pewnie chodziło o Leto, mi się wydaje. Spauzujcie sobie film, przeczytajcie. Zatrzymajcie sobie film, a ja lecę dalej. Negocjator. 18-27, 19-25. Negocjatora jakby ulepszyć dwoma esgitami, to byłby lepszy. To chyba wiecie, co wezmę tego negocjatora, co nie? Mamy esgity? Jedną mamy esgity, więc... Trochę lipa, ale zawsze to coś, nie? Chociaż runa ognia. O, to może być spoko w sumie. Negocjatora i tak będziemy mieli bardzo krótko. To będzie tylko przecież przez końcówkę drugiego rozdziału, bo w trzecim już sobie wymienimy na taki już naprawdę wyczepisty mieczor, więc... 21-28, o trochę słabo. Stalowy mam 32-40, więc... Tak, trochę 2 na 10, ale... Nie ma tragedii. Nie jest 10-15, nie? Albo nie wiem, 15-20, gdzie tutaj ten golem tu jest. No. Świetnie. 301. Buty z utwardzonej skóry, do widzenia. Sobie możemy jeszcze zrobić, a czy zrobić, wykupić talent jakiś, talencik. To dobra, to nie. Teraz idziemy do końca w magię, żeby adrenalinę sobie w drzewku talentów magicznym już zrobić, że tak powiem, odblokować. Ponieważ adrenalina fajnie jest bardzo, jak jest taki, jak Wiedźmin jest taki uniwersalny. Tutaj, że i w szermierce jest dobry, i w magii, i właśnie w rzucaniu znaków. Także polecam. Jeżeli nie potraficie się zdecydować po prostu, w które drzewko pójść, to wykucie sobie najważniejsze talenty w szermierce, najważniejsze talenty w magii i tyle. I będziecie zadowoleni. Gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot lajków, że tak powiem. Porozmawiaj z Detmoldem, zabójcy królów. No dobra. Czy my mamy w ogóle jeszcze jakieś zadania do zrobienia? Rachunki do wyrównania? Poczekaj na rozwój wydarzeń. Czyli same główne zostały teoria spisku. A, jeszcze to mamy do zrobienia w tym odcinku. No tak. Przecież. Jedna z najważniejszych fabularnych, kurczę, rzeczy. To teraz pójdziemy w sumie do burdelu i poprosimy o świszczącą Zosię. Jakkolwiek to brzmi. A, dobra. Już myślałem, że odcinek będę musiał zrobić 10 czy 15 minut.
wolałbym zrobić 1, 10 czy 15 minut, a następne takie 25. Przecież gdybym w tym odcinku jeszcze wieczną... Fajnie. Wieczną bitwę zrobić do końca, to kurczę byłoby ze 40 minut, więc to jest trochę za dużo. A właśnie, że powinniśmy mieć swoje zdanie. Proszę, proszę, Wiedźmin. Czego chcę? Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Dużo dobrego słyszałem o świszczącej zaś... Głęboka Arleta, co? Do dyspozycji? Co? Głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczynie. Zośka, ogarnij się, Wiedźmin nadchodzi. Zapraszam. Czego chcesz, przystojny kawalerze? Czego pragniesz, mój bohaterze? Czego pragniesz, mój bohaterze? Ojejciu. Przepraszam, pomyliłem. Pomyliłem swoją kwestię, czy jej kwestię, czy wiecie o co chodzi, nie. Bardzo dużo zdarza mi się cytować z pamięci dialogów z Wiedźmina, Wiedźmina 2 i Wiedźmina 3, ale czasami się mylę, no cóż, no. Chcę, żeby twój uśmiech rozwarł dla mnie bramę raju. Chodź za mną. Chodź za mną. Gdzie no? Gdzie nam mordko za otwarcie drzwi? Pam pam pam. Puszczyk, jaskółka, gawron jeszcze, goddammit, nie mamy gawrona. Alchemia. Gdzie jesteś, ziomek, tu jesteś? O, tego też możemy dużo zrobić, to git. Na razie 5, żeby nie przeciążyć Gerwalta. Pam parararam pam. Puszczyk, jaskółka, gawron i lecimy. Tak. Winson Trout. Niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd, Wiedźminie. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seldkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy, albo wykręcisz się czarcią magią... Nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej zośce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o monetach. Jesteś psem gończym Detmolda. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Zdychaj. A nie ma, frajerze, co? Już byś chciał bić, co? Gnoju. Siemano, kolano, bęk, jep, elo. Dobra. No gad, weź to zlutuj. Pierwszorzędny temerski miecz, o i tak będzie przeciążony, dobra dupa. Henset albo kokota. Nic tu nie ma. Zdajcie raport Detmoldowi. A ja pogadam sobie z jednym literatem. Porozmawiaj z Jaskiem i Detmoldem, no to już wiecie, kto kurczę wymyślił ten pamflet. Henselt albo kokota. Jak dobrze, że ja mam ustawionego tego tajemniczego kupca na włączone, że tak powiem. Bo tak musiałbym się męczyć z przeciążem Geralta, a tak sobie podejdę, sprzedam sobie u niego zbędne żelastwo.
cyk, cyk. To też mogę. I to też, i to też, i to też. Już nie jestem przeciążony, to też. No i jest git. Kot z drewna, to sobie sprzedamy go. 4, wystarczy. Co mi tutaj tak dużo jeszcze zajmuje wagi, powiedzcie mi. Serce Nekera. I skóra. I sukno. Dobra, to porobimy sobie solidne sukno. I utwardzoną skórę i tak dalej, i tak dalej. 15 minut odcineczka, to jeszcze parę minutek mamy, więc jest git. Jeszcze parę minut jest. Cip, 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 Adrin! Adrin! Bo nie widzę dobrze! Adrin! Adrin! Cip, 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 Adrin! Dobrze! Więc? Więc wykonaj dla mnie przedmiot. Schemat olej. Olej jak najbardziej, stary, robimy, pewnie. Jeszcze się pytasz? Jest jeden z najtrudniej dostępnych przedmiotów. Właśnie, kamień żywiołów można zrobić, też jest git. A runę Izgit możemy zrobić, powiedzcie mi. Runa Izgit jest. I co, możemy? No pewnie, że możemy, lecimy. No już nie ma serc Nekera. Już mamy, zobaczcie, 250 wagi niecałe. Zwykowana skóra. Za 4 by się przydały. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Teraz utwardzoną skórę możemy sobie zrobić. O, idealnie i solidne sukno. Pyk, 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 pyk. Dobra, tyle wystarczy. Pamiętam, że jeszcze zwykłego sukna i zwykłej skóry będziemy potrzebować na różne ekwipunki w trzecim rozdziale, więc sobie zostawimy trochę. I szybko się przemieścimy do jaskra, który będzie chyba tutaj, co nie? No. Siemano, kolano. Przyszedłeś odwiedzić starych kumpli? Orientuję się w sytuacji. Ty? Długie siedzenie w obozie Henselta powoduje, że człowiek kedwenieje. Wolałbym tego uniknąć. Słusznie. Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen. Ludzie listy piszą. Ty kretynie, to twoje depociny. Skąd ten pomysł? Bo cię znam. Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie. Nie jesteś jedynym wiedźminem na świecie. Czyli przyznajesz, że to ty. Pewnie, że ja. Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgaardem. Więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. A wiesz, co ten nadęty pajac zrobi, jak się dowie, kto otwiera oczy jego ludziom? A skąd miałby się dowiedzieć? Tylko od ciebie. A zakładam, że mu nie doniesiesz. Zabiję cię. Ed! Po co się w to pakujesz? Henselt zaproponował, żebym pisał panegiryki na jego cześć. Wyobrażasz sobie? Ja i polityczne teksty. Za kogo on mnie uważa? Przecież teraz robisz dokładnie to samo. Możliwe, ale w słusznej sprawie. Henselt to kutas. Ach, ten Jacek Kopczyński. Kurde, jak ja uwielbiam jego dubbing. Wiele razy jeszcze, jak będziemy, kurczę, robić serię z Warcrafta 3, to będziemy, jak będziemy grać Aidanem, to będę tylko go parodywał. Czy to wszystko? To żadne wyzwanie. Normalnie, no, super, Jacek Rozenek i Jacek Kopczyński. Dwóch najlepszych aktorów głosowych, jakich znam, serio. I jak, złapałeś go? Sheila dopadła go pierwsza. Serit nie żyje. Suka. Teraz jest już pewnie po drugiej stronie mgły. Ruszajmy, Wiedźminie. Trzeba zdjąć tę klątwę. Wyciągnąłem od króla medalion, którego szukałeś. Trzymaj. Panie, ja chcę nagrodę. Znalazłem Trauta i kilku innych amatorów kwadratowych monet. Dowiedziałeś się, kto jest ich szefem? Nie. Ktoś przeżył? Nie. Och, nie mogłeś oszczędzić chociaż Trauta? Na pewno miał jakieś sekrety. Nie. Nie. Była za nich nagroda? Owszem. Okrągła sumka za głowę.
Złoto się przyda. Ilu ich było? 5 i Vincent Trout. Zabiłeś 6 ludzi? Takich jak ty powinna się izolować. Nagroda jest twoja. Proszę. Frajer. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. W takim razie istnieje szansa, że wkrótce ruszymy na Edirn, a ty odzyskasz pamięć. Będę potrzebował twojej pomocy, czarodzieju. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Aura artefaktów je przyciągnie. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Ale Geralt, tam jest coś jeszcze. Skanowałem pole bitwy i natknąłem się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. Z Mandragory! Powodzenia, Wiedźminie. Pyk. Lepszy znak Irden, czy ja chcę... No dobra, mogę chcieć. Why not? Już idziemy w stronę adrenaliny, nie? Weź udział w bitwie duchów we mgle, w piwie prawda. Walić to. Nie interele mnie to tak po prawdzie. I tak, jeszcze bym się tym przejął, gdybym na przykład w pierwszym rozdziale zrobił zadanie o nazwie jakiej? Nakatsu, o, chyba Nakatsu, tak? Tak się nazywało to zadanie. Więc gdybym zrobił na kacu, to jeszcze tutaj bym mógł zrobić to w piwie, prawda, że mieć 100% zadań pobocznych zrobionych. Ale! Że wtedy zapomniałem, to już trudno. To zróbmy tak, zatrzymał się jeszcze tu. Szybka medytacja, żeby się eliksiry skończyły. Nie alchemia. Ziomek, escape. Odpoczynek. Cyk, cyk. Zapiszmy sobie, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się następnych odcinków, pa pa i cześć!